Drugi dzień Tygodnia Misyjnego Światowych Dni Młodzieży widniał w harmonogramie jako dzień turystyczny. Oznacza to nie mniej, nie więcej niż po prostu dzień przeznaczony na pokazanie bogatego dziedzictwa kulturowego Polski gościom przybyłym z różnych stron świata. Parafia gminy Brzostek byli to Czesi, którzy 21 lipca zwiedzali, poznawali i odkrywali najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w okolicy. Przykładem może być tutaj parafia Przyczyca, siedliska Bogusz czy Gorzejowa, które tego dnia postanowiły zabrać czeską i polską młodzież na Liwocz, charakterystyczny punkt w okolicy. Wycieczka odbyła się jednak dopiero po porannej mszy świętej rozpoczynającej uroczyście ten dzień. Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Prócz koni mechanicznych w pojazdach można było zaobserwować te prawdziwe. Młodzież z Przyczycy na Liwocz udała się bryczkami zaprzężonymi w piękne konie. Inne grupy podczas wędrówki odprawiały drogę krzyżową. Być może to pierwszy raz, kiedy na wzniesieniu słuchać było jednocześnie kilka języków, w których młodzież modliła się, śpiewała i rozmawiała. Na Liwoczu mszę świętą miała m.in. grupa z Przyczycy. Poza tym wszyscy zebrani mogli podziwiać widoki na Pogórze Ciężkowickie i Szczyżowskie z punktu widokowego usytuowanego na krzyżu, który jest centralnym punktem wzniesienia. Przybyli mogli również posilić się, bowiem przygotowany był poczęstunek w postaci potraw z grilla. Z tego co wiemy, nawet kiedy grupy opuściły Liwocz, nie opuścił ich duch integracji. W wielu miejscowościach tego dnia wieczorem młodzież bawiła się i świętowała przy grillach czy ogniskach. I oby takie poczucie jedności pozostawało z tutejszymi ludźmi na długo i skłoniło do częstego spędzania czasu właśnie w ten sposób.